drodzy, a teraz przed nami garstka wydarzeń kulturalnych dla tych, którzy chcą troszeczkę odpocząć od Euro 2012. Już może trochę dość mają tego kibicowania. Dziś będzie mowa o strefie wolnej od Euro. Moimi gośćmi są pani Joanna Nawrocka, witam serdecznie, i pan Wiesław Krupa z teatru Mój Teatr w Poznaniu. No właśnie, może od samego początku zaczniemy, wobec tego, żeby przybliżyć trochę naszym widzom, czym jest Mój Teatr? Mój teatr. Jaki jest Mój Teatr? Może tak. Jest mój, czyli każdego widza i aktorów, którzy tam grają w tym teatrze. Pierwsza sztuka, która się tam pojawiła, to był 22 września 2011 rok. Prapremiera Arka, czyli Dwoje na kanapie. Autorem tego tekstu jest Marek Zgański, który był zarazem reżyserem tego przedstawienia, a zarazem jest i dyrektorem tego teatru. Kiedyś tam, w tym miejscu, była myjnia samochodowa. Myjnia padła, no i tak się złożyło, że Marek Zgański postanowił własnymi rękoma zbudować ten teatr, czyli rury, podłogi, ściany, wszystko i tak dalej. I spotkaliśmy się pierwszy raz, było to na początku lipca, i zaczęliśmy z Markiem Zgańskim rozmawiać na temat sztuki, w ogóle, czy coś będziemy robili. No i pani Kasia Terleska i ja, Wiesław Krupa, a zarazem jest to moja żona tak prywatnie, doszliśmy do wniosku, że sztuka nam się podoba, możemy robić. I premiera wyszła 22 września. To było pierwsze nasze przedstawienie i co jest ciekawego, najbliższą sobotę będzie 50. spektakl grany w tym teatrze, tego właśnie konkretnie przedstawienia. A skoro 50, to jak ludzie przychodzą, to znaczy, że chyba im się podoba. Zresztą patrząc po reakcjach, jaka jest w teatrze, to że są salwy śmiechu, wybuchy radości i tak dalej. Ten teatr polega na tym, że widz nie kończy kontaktu z aktorami w momencie końca przedstawienia. Czy w innych teatrach, w których byłem, i w Teatrze Polskim, czy Teatrze Muzycznym, tutaj w Poznaniu, nie mówiąc o innych teatrach w Polsce, kurtyna spada, dziękuję bardzo, widzowie sobie idą i my sobie idziemy i odpoczywamy. Tu tak nie jest. Spotykamy się. Nie ma kurtyny. Spotykamy się z widzami, rozmawiamy i czasami te rozmowy są w ogóle dla nas szokujące, bo jeden z widzów, który tego do końca życia nie zapomnę, w tym właśnie przedstawieniu Arka, czyli Dwoje na kanapie, powiedział do mnie, wie pan co, obejrzałem to przedstawienie, bardzo mi się podobało. On mówi, to jest tak, jakby ta sztuka była o mnie, bo jestem bezrobotny, mam psa, mam kota i mam konia u rodziców na wsi i nie wiem, co ze sobą zrobić. Tak wygląda ten teatr. Czyli widzowie spotykają się, rozmawiają z nami, robią sobie zdjęcia. To jest naprawdę bardzo miła atmosfera. Jest jedno coś ciekawe, że naprawdę byłem w wielu już teatrach w Polsce, już nie chcę tego wyliczać. Widzowie będący na przedstawieniu, jak się potem z nimi rozmawia, mówi, że to jest tak coś dziwnego w tej atmosferze, że to jest teatr, ale zarazem jak gdyby piwnica pod baranami, coś tego typu powiązania. No a potem były następne przedstawienia, były dwa monodramy, trzeba pochwalić teatr, Mój Teatr, bo oba te monodramy dostały nagrody na festiwalu w Kaliszu, a potem zostało następne przedstawienie wystawione w ostatnim akcie, rzadko grane przedstawienie tego typu, bo to jest czarny humor, taka czarna komedia, coś taki Mighty Python. No, ludzie się bawią bardzo. No, taki mniej więcej, taki w tej chwili gramy repertuar. A jeżeli chodzi o strefę euro, to wpadliśmy na ten pomysł, znaczy Marek Zgański na pomysł wpadł, że jest wiele ludzi, którzy się naprawdę piłką nożną nie interesuje. I chciałby i robić coś innego. Trzeba coś zorganizować. No, i coś takiego powstało, prawda? To jest taka właśnie alternatywa dla osób, które właśnie mają dosyć piłki, albo się nią po prostu nie interesują, chcą robić co innego. Ale wierzy pani, że tacy poznaniacy istnieją u nas, faktycznie jest tego dowód? Nie muszę nawet wierzyć, bo już się zdążyliśmy przekonać, ponieważ strefa wolna od euro funkcjonuje od poprzedniego tygodnia. Rozpoczęcie daliśmy wszystkim czas. Niech się pocieszą troszeczkę. Bo to jednak wydarzenie na skalę ogólnokrajową, pierwsza taka impreza w Polsce. Natomiast od ubiegłego tygodnia ta strefa działa i działa bardzo dobrze, bo ludzie przychodzą. Rozszerzyliśmy trochę program nie tylko o spektakle, ale o koncerty również w tej strefie. Także no, publiczność zachwyciła się Ewą Trynką. To jest sopranistka liryczna. Także jeżeli ktoś lubi
sopran, muzykę operową, ale również muzykę trochę lżejszą, to serdecznie zapraszamy na koncert Ewy, który jeszcze się odbędzie 28 czerwca, czyli w przyszłym tygodniu. To jest o tyle taki program trochę taki przewrotny, bo nawiązuje jakby do znanych historii, na przykład o Czerwonym Kapturku, ale tak prowokacyjnie jest zmieniona treść tej bajki. Bajka bardziej dla dorosłych. Dla dorosłych, tak. Z dziećmi nie polecamy przychodzić, chyba że z takimi już dużymi dziećmi, to tak. Jeżeli ktoś z Państwa pamięta, myślę, że wszyscy pamiętają bajkę Pan Kotek był chory, to tutaj też jest taka bardzo alternatywna treść piosenki nawiązująca do tego wiersza. Także jest to program na wesoło potraktowany. Dzisiaj będzie, jeszcze dzisiaj właśnie wieczorem o 20:00 będzie koncert muzyki greckiej w wykonaniu Aresa Hadżinikolaou. Także będzie można... Znanego z telewizji, nie będziemy wymieniać tutaj czyli programu. Czyli nawet takim kątem międzynarodowym tutaj mój teatr się przygotował. Grecy przeszli dalej, więc grecka muzyka jakby troszeczkę też nawiązuje może do tego. Ale faktycznie Ares porywa publiczność swoją osobowością, więc zawsze jest bardzo dobra zabawa. On już po raz kolejny będzie u nas występował. Także serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnej zabawy w rytmach greckich. Jeszcze wspomniała Pani tuż, jak rozmawiałyśmy przed chwilką, jeszcze przed wejściem na antenę, o tym, że mój teatr jest teatrem malutkim, mieści zaledwie 50 osób. Wobec tego zastanawiam się, jaka atmosfera panuje w teatrze, bo jest na pewno zupełnie inna niż atmosfera w teatrze jest zupełnie inna, nowym. Tak jak już właśnie Wiesław nawiązywał do tego, że kontakt publiczności z aktorem nie kończy się na końcu sztuki, nie. Tak samo my i Marek Zgański właśnie, który jest na każdym wydarzeniu, czy spektaklu, czy na koncercie, zawsze ten kontakt z publicznością jest. Tam jest bardzo kameralna atmosfera. Ludzie pytają o to miejsce, pytają o wydarzenia, pytają w ogóle o pomysł, dlaczego to powstało, w jaki sposób i co będzie dalej. Mamy swoją stałą publiczność już, która przychodzi na wszystko, co się dzieje w teatrze, więc to nas szalenie cieszy, bo po prostu zaakceptowała nas publiczność, co jest już dużym sukcesem. I to też ta publiczność nie jest jeden kierunek, czy na przykład nie tylko przychodzi na przykład sama młodzież, ale na widowni jest... Cała rozpięta. Wszystkim się ten podoba. Wszyscy się znakomicie bawią. Jedna bardzo ważna rzecz. To jest teatr, który jest prowadzony bez żadnych dotacji. Bez żadnych sponsorów, którzy dają pieniądze. Jeżeli te przedstawienia się publiczności podobają i przychodzą, to teatr może się utrzymać. A nie jesteśmy zobowiązani do tego, żeby robić coś, co nam sponsor każe, czy tak, na tym zasadzie. To jest bardzo trudne, ale sprawdza się na razie, jak już ten teatr działa. Myślę, że będzie działał. Coraz lepiej. Oby tak było, działa oczywiście. Dzięki właśnie takim aktorom, jak między innymi Wiesław i Katarzyna. To tutaj bardzo duża zasługa oczywiście. I tutaj nie należy tego ukrywać. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o tą kameralność, są takie sytuacje, gdzie ludzie nie chcą wychodzić z tego teatru. Impreza się kończy, a oni siedzą i mówcie dalej. Nam się bardzo podoba. A dlaczego to jest tak? A dlaczego to jest tak? Także naprawdę ten kontakt on jest taki bezpośredni. Nie ma takiej bariery. Publiczność, aktorzy, tak jak właśnie Wiesław mówił, robimy takie różne akcje, po których dajemy jakiś gadżet, nie będę zdradzała tutaj wszystkich tajemnic, bo prezentu, jak kogoś zainteresuje, to niech przyjdzie, zobaczy, co tam się jeszcze więcej dzieje niż tylko sztuka teatralna. Natomiast ludzie otrzymują autografy, oczywiście mają okazję do rozmowy, niektórzy wręcz mają okazję wystąpić na scenie. No proszę, jest taka możliwość. Tak, jest taka możliwość, w świetle reflektorów. Niektórym to się bardzo podoba i nie chcą z tej sceny zejść. No właśnie, tego się domyślam, że potem przybywają ponownie, żeby wśród aktorów trochę zabawić się na scenie. A jakie spektakle są teraz przygotowane właśnie z
związku z tą strefą wolną od euro? Na co jeszcze możemy zaprosić naszych telewidzów? Ja tu troszeczkę ściągą się może tak, posłużę. Bo poza tymi przedstawieniami normalnymi, w których jesteśmy Arka, czyli dwoje na kanapie, czy w ostatnim akcie, gdzie ja gram z Piotrem Zawadzkim, mówimy o tej czarnej takiej komedii, Która będzie w niedzielę najbliższą. Będzie grana w najbliższą niedzielę, a w sobotę będzie właśnie 50. przedstawienie Arki, więc czyli okrągła taka uroczystość. Będzie pewnie poczęstunek dla publiczności. I również jeszcze są bilety, więc możemy śmiało zaprosić naszych telewidzów. Spokojnie zaprosić Państwa widzów. W sobotę o godzinie 19, w niedzielę o godzinie 18 są spektakle. Natomiast w przyszłym tygodniu Marek też stworzył taki projekt z Mateuszem Rychłym. Stworzyli taką grupę z Jeżyc. To jest taka grupa bluesowa.